Cześć, witam papa z taką jadwa. W sumie musiałbym was jeszcze raz zapytać, jak mnie słychać, jak słychać grę, bo ostatnio ściszałem grę. Jak sobie to podsłuchałem na live, to wiem, że chyba lepiej sobie to ściszyłem, o Carlo Romano. Lepiej sobie to ściszyłem. Wydaje mi się, że lepiej mnie słychać, a grę drugoplanowo słychać. A tak ma być, nie? Gdyby grę było słychać w tle. No nie bardziej, bo tak chcieliście, w komentarzach wielokrotnie pisaliście, żebym ściszył grę. Znaczy gry niektóre, żeby podciszać. Chociaż niektóre osoby tylko to pisały, a druga część osób nie pisała o tym. Tylko mówiła, że jednak wszystko jest ok. Sam doszedłem do wniosku, że nie dokładnie takie ok. I muszę coś z tym zrobić i pociszałem, jak się dało. Więc też pytanie do was, czy jest lepiej? Jeszcze lepiej? Czy nic się nie zmieniło? Tylko napiszcie szczerze, nie? W sumie nie mógłbym wstawić inne mięsa na nasze tu patelnie. No, mogłoby się to opłacić, gdyby nie to, że jest za duża kombinacja tego wszystkiego, nie? No właśnie, za duża kombinacja. Lisa, ty chcesz wołowinę, nie? Czy kurczaka? Pokroimy steka. Z kurczakiem chyba nie będzie śmiesznie. Dobra. Chyba jednak z kurczakiem warto zrobić wywrotkę już teraz. Okej. Okay. To jest takie ciekawe, że niby przewracamy ten kurczak. Kawałki są takie same. No okej, okay, podgrzane, podsmażone. Ale jak się przewraca, to one niczym się nie różnią. Od steki. Jak się kroi, to jest jakaś różnica, ale jak się przewraca, to żadnej różnicy nie ma. Tylko po prostu jest taka zasada, że trzeba pokroić, pokroić, ale niektóre trzeba poprzewracać. Znaczy w zasadzie tylko steka nie trzeba przewracać, a tylko wołowinę nie trzeba kroić. Dobra, to tu. I tu. Nie trafiłem, nie? No okej, tym razem mi nie zgasło światło. Widziałem, gdzie to wkładam, znaczy co kroję, bo mi nie uciekło. Tylko wiecie, jak to było, nie? Tu mi dzwoniło, ale mi gra przełączyła ekran na build. I niestety nie trafiłem tak, jak trzeba. Carlo Romano. Nie wiem, czy się nie pośpieszyłem. Perfekta nie ma. O, wszyscy z rodziny Romano obsłużeni. Z tym pośpieszeniem się chodziło mi oczywiście o te tutaj użycie narzędzi, tak jak zamówienia podpowiadają, znaczy mięsa. No, tak. Little Eduardo. Little Eduardo. Tu. Okej. Ryż oraz cebulka. Ha, ha, ha. 5,88. No takie to są stawki często spotykane. Olga, no jak widzę Olgę, to już wiem, że ona chce kurczaka. Byłoby fajnie, jakbym się u innych klientów też na... Byłoby fajnie, jakbym do innych klientów też się nauczył, jakie mięsa zamawiają. Okej. Okay. Kurczaki i wieprzowina tylko mają potrzebne dwa narzędzia. I to w każdym mięsie odwrotnie. Najpierw jest nóż, potem w przewracaniu kurczaka, a przy wieprzowinie najpierw jest łopatka, potem jest nóż. Stek ma dwa krojenia, a wołowinka ma tylko jedno zawrócenie, nie? I co ja tu mam? To jest piątka. Steka nie wstawiłem, ok. I tak, to jest szóstka. A ja wstawiłem kurczaka? Może się do ciebie przyda.
Nie, no do ciebie to wieprzowina będzie potrzebna. No. Okej, okay, to się zgadza teraz. Teraz się zgadza. U Robiego też jesteśmy gwiazdkę do tyłu, bo teraz mamy już tydzień 9, więc powinniśmy 9 gwiazdki u Closeru wbijać. I tak mamy 6, 7, 8. Mamy tak, 3, 4, 5. I wiem, że będzie opóźnienie z tym zamówieniem. Bo nie mogłem do tej pory tego wydać. Musiałem się odnaleźć z mięskami. To idzie tu. To trzeba pokroić. Już poczekam za tym. To już ostatnie krojenie w tym odcinku 58. Ok. I teraz trzeba to w końcu wydać. Nie wiadomo, jak to z punktami zaczekania będzie. Spodziewamy się wszystkich wariantów, nie? Dokładnie nawet takiego. Jak się wyda 3, zanim Closera się przyjmie, to jeszcze setki można mieć. W poprzednim odcinku się tego nauczyłem. Ale jak się przyjmie Closera, no to już wtedy wiadomo, że przy 3 nie będzie... dwa są tu. No nie trafiłem. Okej, okay, można to wydać. Jeśli się 8 przyjmie, zanim się wyda 3, no to wtedy polecą seteczki. Jeżeli się wyda pierw 3, a potem się przyjmie 8, to jeszcze są szanse na seteczki pełne. No chyba, że się gdzieś robi niepotrzebne przerwy. Jeśli ma jakieś zabiegi w odcinku. A, nieźle, ja z tą łyżką latałem. I co ciekawe, ja nie musiałem tej całej łyżki wysypać, bo już 100% zapiło i wyszło bez tej łyżki. Łyżka wróciła na swoje miejsce. I teraz Olga. Olga to ja trzeci dzień pod rząd obsługuję. Nie wiem, kiedy będzie następny odcinek z Takomia. No i nie wiem też, czy będę pamiętał, jakie mięso dla Olgi jest. No i tutaj już mamy setkę zaczekanie. Ostatnie dwa zamówionka. Papryka, pomidory. I do następnych odcinków. Kwaśna śmietana. Fasola i guacamole oraz cebula. O, do następnych odcinków jeszcze raz. Ten odcinek szybko wyszedł. Łapka w górę. Odcinek szybko wyszedł, bo po 8 minutach mamy koniec dnia. Nie? Przy 1000 punktów, to już mamy 1000 mniej, 2000. Cześć, to by było na tyle, jeśli chodzi o odcinek. O 3 odcinki. Z taką ja 2 na 10. Cześć.